COVID-19 wcale nie odebrał życia 5-letniemu chłopcu? Lekarze od samego początku zdawali się przekonani do tej przyczyny zgonu malca, jednak po 11 dniach światło dzienne ujrzała druzgocząca prawda. Informacje w tej sprawie, jak i słowa ojca, rozrywają serce na kawałki. Aż trudno w to wszystko uwierzyć. COVID-19 nieprzerwanie zbiera żniwa na całym świecie. Choć mówi się, że najbardziej zagrożone są osoby starsze oraz zmagające się z innymi chorobami, pojawiają się również pojedyncze przypadki, w których wirus pozbawi życia znacznie młodsze, z pozoru silne i zdrowe, osoby. Wszyscy byli pewni, że tak też było w przypadku 5-letniego chłopca. Nie wiedzieli, jak bardzo się mylą. Przyczyną śmierci 5-latka nie było COVID-19? Porażająca prawda, jak informuje Super Express, powołując się na doniesienia tureckiej prasy, 23 kwietnia piłkarz Cefher Toktas zgłosił się ze swoim 5-letnim synem, Kasimem, do szpitala, gdzie powiedział o wysokiej gorączce oraz problemach z oddychaniem u dziecka. Lekarze od razu podjęli decyzję o objęciu ich domową kwarantanną, myśląc, że oboje są zarażeni koronawirusem. Jeszcze tego samego dnia sportowiec wezwał pogotowie, wyjaśniając, że stan 5-latka znacząco się pogorszył. Malca przewieziono do szpitala, jednak lekarze okazali się bezradni. Po stwierdzeniu zgonu przyjęto, że chłopiec zmarł na skutek zarażenia COVID-19. Z takim przekonaniem rodzina 5-latka oraz cały personel szpitala żyli przez 11 dni, aż wydarzyła się najbardziej niespodziewana rzecz. Toktas sam zgłosił się na policję, gdzie przyznał się do zamordowania własnego syna. Jak przyznał, zrobił to, bo go nie kochał. Szczegółowo opisał sposób, w jaki odebrał chłopcu życia, jego słowa przyprawiają o ciarki. Dwa. Położyłem poduszkę na głowie syna. On leżał na plecach. Przez 15 minut ściskałem go bez ustanku. Przez pewien czas walczył. Po chwili jednak przestał się ruszać i wówczas zadzwoniłem na pogotowie. Nigdy go nie kochałem. Jedynym powodem morderstwa było to, że go nie chciałem, wyznał na komisariacie ojciec zmarłego 5-latka. Za morderstwo z premedytacją grozi mu dożywocie. Źródło: Super Express.